Kochani, witam Was serdecznie w kolejnym vlogu na tym kanale. Dzisiaj mamy już środę, więc już połowę naszego długiego weekendu. Dzisiejszy filmik zaczęłam od pokazania Wam śniadanka, a na śniadankę dzisiaj kremowa owsianeczka z musem z mango, wiórkami kokosowymi i jogurtem. Przepyszna na pewno. Pierwszy raz ja będę jadła, ale wygląda wyśmienicie, więc myślę, że będzie spoko. Oczywiście, jeżeli filmiki Wam się podobają, zachęcam do subskrypcji, do komentowania, do lajkowania. A teraz już nie przedłużam, zaczynamy, lecimy z tym vlogiem. Witam Was serdecznie w kolejnym dniu! Jak smakuje? Tak, idzie piesek! Idzie piesek, no! Chodź! Chodź! Jakie tutaj rzeczy się dzieją? Pogoda, powiem Wam, nie jest najlepsza. Trochę wieje, ale myślę, że i tak dzisiaj pójdziemy na spacerek. Bo dość siedzenia w domu. Dzisiaj jestem bardzo dobrze zorganizowana. Już jestem wyszykowana, z psem byłam. Trochę ogarnęłam chałupę. A w międzyczasie już robi się zupka pomidorowa. Nikolka mi pomagała. Ziemniaczki na kluseczki się gotują. I woda na ryż. Mięsko też już zamarynowane. Czeka, aż je będę smażyć, ale najpierw stwierdziliśmy, że w miarę wyszło słoneczko, więc fajnie by było pójść gdzieś na spacer teraz, bo później nie wiadomo, czy nie będzie deszczu. Więc w planach mamy plac zabaw, mamy taki fajny w parku, gdzie są wyśmienite lody i dziewczynki na pewno zjedzą po lodzie. Potem jezioro, nasze piękne, wracamy na obiad i chyba pójdziemy jeszcze na forty, bo u nas w Nysie, powiem Wam, jest dużo fajnych miejsc do spacerowania, do chodzenia. Teraz właśnie fajnie wyremontowali forty, więc tam jest też plac zabaw, na spacer rewelacja. Mamy to jezioro, mamy park, gdzie jest właśnie duży plac zabaw dla dzieci, gdzie właśnie weźmiemy rolki i Klaudusia, w sumie Klaudusia będziemy uczyć na wrotkach, Nikolka sobie pojeździ na rolkach. Więc taki plan na dzisiaj, dość siedzenia w domu, bo po prostu już mam dość. Nie lubię tak mało produktywnych dni, jak przebębniłam tak sobie ten długi weekend. Jutro już idę na parę godzin do pracy. Później piąteczek mam znowu wolne, w sobotę impreza rodzinna, więc coś się będzie działo. Ja tak nie lubię jednak siedzieć i nic nie robić. Wolę mieć jakoś poplanowane dni, ale odpoczęłam, naładowałam akumulatory i już od poniedziałku wracam na pełnych obrotach do pracy. Trochę mam dużo właśnie pacjentów nowych,
więc będzie co robić. No to jedziemy. Pierwszy punkt, lody i rolki. Klaudzik! Brawo! Super! Jak jest ładna pogoda, to jest znacznie więcej ludzi i jest na pewno dużo lepiej tutaj się pobawić dziewczynom. Ale dzisiaj też będzie spoko. Teraz idziemy na lody. Jest tak zimno, że wróciliśmy do domu i niestety nasze plany na jeziorko i forty legły w gruzach, bo nie jest przyjemnie dzisiaj spacerować, troszkę pobyliśmy w parku i dzisiaj musi nam to wystarczyć. Szkoda, że ta majówka jest taka chłodna, że nie ma pogody, bo na pewno więcej rzeczy byśmy porobili, na rowerach byśmy pojeździli, a tutaj poszliśmy na chwilę w bluzach i jest nam zimno. A teraz będę robiła już obiadek. Na szczęście sobie półprodukty przygotowałam, więc pójdzie mi ekspres. Po spacerku zjedliśmy pyszną pomidorową. A teraz robię już mięsko z sosikiem, takie zwykłe bitki i do tego kluseczki. Nawet mi dzisiaj wyszły, bo nie należy do mistrzyni lepienia klusek śląskich. I do tego zrobię modrą kapustkę i obiad będzie taki śląski, ale moje dziewczyny kochają kluski, mięsko sosem. Więc na pewno zjedzą ze smakiem. Oczywiście do mięska nie będę dawała sztucznych sosów, tylko zrobię sama na bazie mąki ziemniaczanej i może troszkę śmietanki dam, takiej słodkiej. Zobaczymy. A teraz wyciągam z lodówki mój serek Bieluch. Data jest do dzisiaj, więc muszę coś z niego wykombinować. I tak właśnie się zastanawiam, szukam przepisów, co z niego można fajnego zrobić. Albo zrobię po prostu zwyczajne placuszki,
albo może mi się uda znaleźć jakieś ciasto, gdzie będzie do wykorzystania serek bieluch, bo szkoda mi wyrzucić, a myślę, że fajnie można go jeszcze wykorzystać. Więc zaraz coś pokombinuję i pokażę Wam na pewno, co tam z niego wymyśliłam. Jedna saloróbeczka gotowa. Ostatnio pokochaliśmy tą właśnie z czerwoną kapustą, marcheweczką i cebulką. Do tego idzie dwie łyżki majonezu, śmietanka i surówka. 15 minut gotowa, a drugą surówką będzie mizeria. Bo może się Klaudiusia skusi, aczkolwiek nie wiadomo. Klaudia właśnie z surówkami ma problem i zachęcić się do czegokolwiek to jest masakra, chociaż w przedszkolu powiem Wam, że je ze smakiem. A tam też boi się odmówić tego brzaczeku. Ja mizerię kiedyś bardzo lubiłam, teraz robię rzadko, ale zjem z chęcią. Ale to dla Klaudusi mam jeszcze pokrojoną paprykę, może to prędzej zje niż te mizerie, ale zobaczymy. Ja zawsze moim dzieciom daję, pokazuję, że można zjeść, jak chcą to kosztują, jak nie, no to nie zmuszam. Bo wiem, że to wszystko przychodzi w pewnym etapie. Nikola też kiedyś by w życiu nie zjada żadnej surówki. Dzisiaj uwielbia i mizerię, i właśnie tą z czerwonej kapusty zje na pewno. No a buraczki to kocha i uwielbia. Mizerię robię taką bez cebuli, bez niczego, bo wiem, że wtedy to już na pewno Klaudia by nie zjadła. Zawsze daję odrobinę cukru. Nie mam śmietanki, więc dam jogurt grecki. Polecam w takim opakowaniu, bo na dłużej starcza. A my dość dużo teraz używamy, więc dostałam go w Lidlu. Jeszcze jest łyżeczkę, jeszcze tam. Mamy już godzinkę 16:30. My po obiadku już nic nie robiliśmy, po prostu położyłam się trochę, chillowałam. Bo jakoś tak po tym spacerku przemarzłam, że nie mogłam się ogrzać, nie wiem, czy mnie coś bierze, czy po prostu zmarzłam. I teraz na spontanie przyjdą do nas goście, więc wypadałoby coś przygotować. Szczerze nie mam za dużo jakichś przekąsek ani ciekawych rzeczy, więc muszę coś wykombinować tak zwanego niczego. Jeszcze do tego spalił mi się piekarnik, więc działa mi tylko funkcja grilla, więc mam nadzieję, że chociaż mi grzanki odrobinkę przypieczę. I stwierdziłam, że tak, mam kiełbaski, zrobię na grillu elektrycznym, zrobię haczapuri, mam wyśmienity przepis, jest to taka pizza gruzińska na patelni, nie wiem, czy jedliście, ale jest rewelacja. Do tego zrobię grzanki, bo mam taki chlebek już dwudniowy, więc idealnie na grzanki się nada. No i aha, i mam jeszcze kawałek tortilli, więc tego zrobię nachosem, też na patelni. I coś jeszcze? A, i sałatkę taką grillową. Mam jeszcze papryczkę taką właśnie w zalewie, więc też ją wykorzystam.
spokojnie można przygotować coś z niczego. Zacznę od przygotowania haczapuri. Przepis znalazłam na stronie Na Słono i Na Słodko na Instagramie. Jest sprawdzony i bardzo fajny. No i bardzo prosty. Jeżeli macie ochotę na kolację na szybko, bardzo polecam. I teraz tak, 200 g jogurtu greckiego, pół łyżeczki soli. Z własnego doświadczenia wiem, że jedna łyżeczka będzie lepiej. 300 g mąki, zwykłej pszennej. Idealnie. I jedna łyżeczka proszku do pieczenia. I wszystkie składniki mieszam ze sobą. Zagniatam. I z tego ma wyjść takie dwa, nawet mogą wyjść trzy placki. A na dzienie to jest po prostu najzwyklejszy ser żółty, mozzarella. Może żółty, mozzarella, obojętnie co tam dacie, będzie super. I tak naprawdę schodzi to w mig. I potem na rozgrzaną patelnię i przekąska imprezowa gotowa. U nas w Nysie jest gruzińska restauracja i często lubimy z niej korzystać. I tam właśnie podają to haczapuri. Jak tam jestem, to zawsze ją bierzemy. Gotowe. Przekrajam na pół. No zrobię z tego dwie pizze. Drugim przepisem, drugim daniem, jaki przygotuję, będzie sałatka na szybko. Moje rzymskie sałaty, które kupiłam takie malutkie. Rewelacyjnie się tutaj nadadzą. Oczywiście trzeba przemyć. Ok, teraz pokroimy. Tu mi zostało z wczorajszej kolacji papryki. Jak z niczego można też wiele rzeczy przygotować. Nawet nie wiedziałam, jak. Zazwyczaj takie spotkania lubię mieć zaplanowane, lubię sobie robić menu, a tutaj takie zaskoczenie. Sklepy zamknięte, więc tak czy siak nie pojadę. Piekarnik zepsuty, więc nawet pizzy nie zrobię. Ale wtedy człowiek się staje bardziej kreatywny i potrafi wykorzystać te produkty, które ma. A, i z tego serka bieluch na pewno zrobię jeszcze pancake'i, ale to już dla dziewczyn. Oczywiście mam trochę kukurydzy, więc wrzucimy, a co? Cebula, szalotka. Mam jeszcze chyba jakieś takie sosy winegret, więc chyba wykorzystam. A, jeszcze mam trochę szpinaku, więc chyba też dorzucę liście szpinaku. Kiełeczki. Szpinak z działeczki, więc będzie idealny. Szpinak w zasadzie jest bezsmakowy, więc nawet jak ktoś nie lubi, to myślę, że nie będzie marudził. Aha, mam sosy koperkowe ziołowe, więc chyba takie dam. Sos wsypuję do szklanki. Trzy łyżki stołowe wody i trzy łyżki oleju. A może dam jeszcze trochę szynki parmeńskiej.
jeden plasterek. Tak dla smaczku. I na pewno sól, pieprz dla smaku. Czyli tak zwana sałatka z resztek, gotowa. Chlebek na grzaneczki przygotowany. Jeszcze zrobię pieczarki, posmaruję to passatą albo przecierem pomidorowym, pieczarki i na to mozzarella. Najpierw zacznę od krojenia cebulki. Ja pieczarek nie obieram, nie wiem, czy Wy tak obieracie. Wiem, że część osób obiera, część nie, ale jakoś mi ta skórka nigdy nie przeszkadzała. I patrzcie, ile potraw można przygotować, dosłownie myślę, że w pół godzinki. I są to fajne potrawy, które wiem, że na pewno pójdą, więc tutaj spokojnie się nie boję, że ktoś czegoś nie będzie jadł. Powiem Wam, że nawet mi to taką takie fajne wyzwanie dla mnie to było, przygotować coś dla gości, nie mając pomysłu i za wiele produktów. Ale jestem w szoku, że jestem taka pomysłowa. I w zasadzie zostaną mi zrobić na czasy. Jedynie co tu mi brakuje do nachosów sosu. A nie mamy awokado, więc guacamole nie zrobię. Pieczarki podsmażam i widzimy się za chwilę. W miseczce wymieszałam sobie passatę, sos piri piri, bardzo ostry, ale ja lubię. I odrobina keczupu. I teraz tym wysmaruję moje grzaneczki. Ale miałam idealnie wymierzone. Pieczarki sobie za chwilę zblenduję. Oby mi tylko piekarnik zadziałał. Bo będzie lipa. Znaczy piekarnik nie działa, tylko grill w piekarniku. No ale w sumie mi tylko chodzi o to, żeby one się trochę wyrumieniły i na pewno, żeby się ser roztopił. No ale ciasta bym żadnego nie dała rady upiec w tym piekarniku. Okay. Troszkę więcej damy, a co? Nie będę marnować. Ja kukurydzę bardzo lubię, więc nie mam z tym problemu. Okay, dobra, na to pójdą jeszcze pieczarki i mozzarella. I grzaneczki będą czekały. Włożę je przed samym przyjściem gości, żeby były na świeżo. Dam na te grzanki zwykły żółty ser, bo mozzarelli mam już garstkę, a do haczapuri lepiej. Jak jest mozzarella. Pieczarek też miałam idealną wielkość, ilość. I tak prezentują się moje grzaneczki szybciutkie. Za chwilę myję naczynia i robię nachosy. Idzie mi to ekspresowo. Jeżeli będziecie chciały się zainspirować, to zachęcam. Naprawdę są to szybkie dania, ale sprawdzone. Haczapury pójdzie Wam na pewno. Grzanki, no kto nie lubi grzanek? Nachosy, takie do piweczka.
na zagrychę myślę, że też będzie ok. No i sałateczka, no to też idealna właśnie na przykład na działeczkę, jak ktoś na grilla idzie. No ale w domu też można grillować, czemu nie? My mamy elektryczny grill. I kiełbaski też będą. W tym bądź razie przygotuję szybkie nachosy. Najpierw chyba bym je przyprawiła. Wymyśliłam sobie, że je trochę natłuszczę olejem, żeby się lepiej te przyprawy wszystkie do siebie kleiły. I zrobiłam sobie taką mieszankę przypraw. Ostra papryka, papryka wędzona, trawa cytrynowa. Chyba będę musiała za chwilę jeszcze dać. Bo to mi w sumie starczyło na jedno. Dobrze, rozprowadząc to nawet ręką, bo najwygodniej. Okej. I pierwszą tortillę. Jakoś mi trójkąty nie wychodzą. Będzie jak będzie. I zaraz je na patelni będę smażyć. No i znacznie lepiej się kroi. Aż teraz mi się łapie. Znacznie mniej ostrych przypraw. I tak prezentuje się przekąska. Nie wyszło tego dużo, bo tylko z jednych tortilli. Tutaj dam ketchup wymieszany z sosem piri piri. I myślę, że będzie spoko. A w międzyczasie robię szybkie pancake'i. Są one ogólnie skrowe, ale ja nie będę używała skrów, tylko mój serek i bieluch, żeby mi się nie zmarnował. Do masy daję 55 gram mąki i jest to przepis od Dietetyk Powszechny na YouTubie. Można znaleźć 55. Erytrytol, tak wiecie. Ostatnio pokochałam. Na pewno proszek. I opcjonalnie można dać jeszcze odrobinę wody, jak masa wyjdzie za gęsta. I ja chyba dodam. Ale nie wody, tylko mleka. Ale to tak w zasadzie ciut. I smażymy. Na patelni rozgrzewam ciutkę oleju. Polega to na tym, że teraz rozwałkowuję. Nic do środka nie daję poza serem żółtym.
Robię z tego taką bułkę. Sklejam ze sobą. I rozwałkowuję. I to idzie na patelnię. Na rozgrzany tłuszcz. I takie dwie. One są bardzo sycące, więc też na pewno pojemy. Jedna. Druga. Patrzcie, jaki meal prepowy we spotkanie mi się trafiło, że wszystkie produkty, które gdzieś tam miałam, wykorzystam. Nic się nie zmarnuje. I teraz tak. Ta mozzarella i oczywiście tą startą też damy. Wszystkie przepisy, jakie dzisiaj robię i z jakich stron Wam podlinkuję, albo napiszę przynajmniej, gdzie je szukać. Aczkolwiek chyba już pokazałam Wam, jak to mniej więcej się przygotowuje, jakie składniki idą, więc pójdzie Wam to, myślę, że sprawnie. Ok. Rozgrzewam patelnię, wrzucam moje haczapki. Rewelacji na przekąskę. Prezentują się moje pankejki z truskawką i proteinowym serkiem. Odzew 45 minut do godzinki. Przygotowałam piękny stół na przyjęcie gości. Jestem się mega, mega dumna. Jeszcze się robią kiełbaski, ale to już mąż przejął, więc będzie też na ciepło. I tak, no to za chwilę przychodzą goście, ja już dzisiaj się z Wami będę żegnała. Oczywiście, jeżeli chcecie, bo nikogo do tego nie zmuszam, po komentarzach to, co widzę, że niektórzy piszą, że na moim kanale nie ma ciekawych treści, to oczywiście nikogo nie zmuszam do tego, żeby wchodził na mój kanał, oglądał moje filmiki. Ja na moim kanale, od razu Wam mówię, będę pokazywała kawałek swojego życia. Nie jest ono niestety zawsze ciekawe. Czasem jest po prostu rutyna. Robimy przyziemne rzeczy. Ale takie jest na moje życie, jak myślę, większości ludzi na całym świecie. Nie będę przedłużała, kończę. Dziękuję Wam za to, że jesteście. Buziaki. Pozdrawiam i do zobaczenia!